Jej! To bardzo wysoka góra! Na pewno gdzieś są dużo wyższe góry, Taps. Ciekawe, która góra jest najwyższa na świecie? Doskonały pomysł, Taps. Wybierzemy się w Himalaje i się dowiemy. Potrzebne mi skrzydła i ramię koparki. Skrzydła, ramię koparki, gotowe. Aktywuj stację Blipiego. Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Lećmy odnaleźć najwyższą górę na świecie. Juhu! Hej, to ja, Blippi. A to jest Taps. Szukamy najwyższej góry na świecie. Właśnie się po niej wspinam. Cześć, jestem Becia Yeti. Yeti! Wybieram się na sam szczyt. Tam jest najlepszy śnieg. Fuj, nie ma nic gorszego niż stary śnieg. Czy mogę się przyłączyć? Chciałbym zobaczyć, jak to jest być na szczycie najwyższej góry. Oczywiście, ale nie zdziw się. Ta góra jest bardzo wysoka. Lód! Jesteśmy wysoko, a tu jest dużo, dużo zimniej. Dziękuję, Taps. Uwielbiam ciepłe kakao. Wow! Lawina! Mam cię! Mało brakowało. Hej, jesteśmy na szczycie. Tak, udało się. O, bardzo tu wieje. Blippi, już cię mam. A jak nazywa się ta góra? To Chomolungma! Ale nazywacie ją Mount Everest. Masz rację, Taps. Mam już odpowiedź na moje pytanie. Która góra jest najwyższa na świecie? To Mount Everest. Szczyt leży 8849 metrów nad poziomem morza. Prześlij odpowiedź, Taps. A śnieg tutaj jest przepyszny! Śnieżne beki. Smacznego śniegu! Pa, Beciu Yeti! Pa, Blippi! Uwielbiam czekoladę. Jem ją sobie od czasu do czasu. Ty też ją lubisz, Dibo? No tak, psy nie mogą jeść czekolady. To dla nich niezdrowe. Ciekawe, jak się robi czekoladę? Świetny pomysł! Wlećmy do tej fabryki czekolady i się dowiedzmy. Potrzebne mi będą skrzydła, poduszkowiec i silnik. Skrzydła, poduszkowiec i silnik gotowe. Aktywuj stację Blippiego! Zmniejszamy się! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę. Przygotujmy kilka czekolad w fabryce czekolady. Cześć wam! Nie jesteście ziarnami kakao? Są mi potrzebne, żeby zrobić z nich czekoladę. Nie jestem ziarnem. To ja, Blippi. A to jest Dibo. Hej, Blippi! Hej, Dibo! Jestem Tosia Tabliczka Czekolady. Witajcie w mojej fabryce słodkości. Dzięki, Tosiu. Chciałbym zobaczyć, jak się robi tabliczki czekolady. Oprowadzisz nas? Oczywiście. Wszystko zaczyna się od ziaren kakao. Ha! Te ziarna pochodzą z roślin. Ale jak ziarna zmieniają się w czekoladę? Czeka je mała podróż. Najpierw porządna kąpiel. Potem nasze ziarna troszkę się prażą, a następnie zostają dokładnie zmielone. Ha! Zmielone ziarna miesza się z cukrem i mlekiem, aby były słodkie i gładkie. Uwaga, Dibo! Pora na narty! Nie, ale będzie fajnie! Ha-ha!
to nasza czekoladka Dibo! Gdy czekolada uformowana w tabliczki ostygnie, zawijamy ją w piękne papierki! Ta-da! Jej! Jesteście identyczne! A ja mam odpowiedź na moje pytanie. Jak się robi czekoladę? Ziarna kakao się myje, praży, mieli, miesza z mlekiem i cukrem i formuje z nich tabliczki czekolady. Prześlij odpowiedź, Dibo. Dziękuję ci, Tosiu, za słodką wycieczkę. Nie ma za co. Pa, Blippi. Pa, pa. Jej, Taps! Jesteśmy w lesie deszczowym! Masz rację, na pewno żyje tu wiele interesujących zwierząt. Ciekawe, jakie zwierzęta żyją w lesie deszczowym? Będę potrzebować chwytaka i nóg pająka. Chwytak i nogi pająka gotowe. Aktywuj stację Blippiego! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę. Jej! To miejsce jest bardzo zielone. Myślę, że często tu pada. Tak, masz całkowitą rację. Cześć, to ja, Blippi. A to jest Taps. Hej, jestem Baj. Wielki miś panda. Miło was poznać. Chcemy się dowiedzieć, jakie zwierzęta mieszkają w lesie deszczowym. Oprowadzisz nas? Tak, oczywiście. Ale spotykam się z siostrą na obiad, a zawsze się spóźniam choć raz. Chciałabym być tam na czas. To nie potrwa długo. Świetnie. Chodźmy sprawdzić, kogo spotkamy. Dzięki, Baj. Przed obiadem robi się odrobinę głodna. Czy po drodze nazrywacie mi trochę bambusa? Tak na przekąskę? Pewnie. Jej! Ten bambus jest wysoki jak dom. Ale najlepsze pędy są na szczycie. Dasz radę? Cudownie! Jej, spójrz, tu jest małpka. To Rokselana złocista. Cześć, Frycku. Przepraszam, Frycku. My, pandy, uwielbiamy bambus. Właściwie tylko to jemy. To nie jecie lodów? Lodów też nie. No chyba, że o smaku bambusa. Mógłbyś mi podać jeszcze troszkę? Przez to przeżuwanie okropnie zgłodniałam. Oczywiście. Tam widzę soczysty pęd. Jej, małe czerwone robaczki. O, to Zenek i Zuza, czerwone żuki bambusowe. Cześć, robaczki. O nie, znowu się spóźnię. Musimy się spieszyć. O nie, dlaczego? Przepraszam, ale pomagałam moim nowym znajomym, Blippiemu i Tapsowi. Cześć. Czy poczęstowałabyś mnie bambusem, proszę? Dziękuję za wycieczkę, Baj. Pomogłaś mi poznać odpowiedź na moje pytanie. Jakie zwierzęta żyją w lesie deszczowym? Małpy Rokselany, czerwone żuki i wielkie pandy, które uwielbiają jeść bambus. Prześlij odpowiedź, Taps. Ja też już trochę zgłodniałem. Do zobaczenia! Pa, 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 pa! Jej! Spójrz! Ptak latający nocą. To nie toperz. Ciekawe, jak nietoperze latają po ciemku? Doskonały pomysł, Dibo. Też polatamy po ciemku. Potrzebne mi będą skrzydła i nogi pająka. Skrzydła i nogi pająka gotowe. Aktywuj stację Blippiego. Kurczymy się! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę. Jej, a kto mi tu świeci? Hej, to ja, Blippi. Włączyłem mocne światła, żeby cię znaleźć. O, cześć, Blippi. Jestem Gacek Bacek. Właśnie chciałem sobie troszkę polatać po mojej okolicy. Wybierzecie się ze mną? Pewnie. Zastanawiałem się, jak nietoperze latają po ciemku. Pokażę ci, ale jest jeden warunek. Żadnych świateł. Jasne. Lećmy. Ho, 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 ho. Ależ jest ciemno. Ostrożnie. Gałąź. Uważaj. Jej.
Flippy, nie słyszałeś tego drzewa? Nie, wcale nie. Zaraz, czy ty powiedziałeś, słyszałeś drzewo? Tak, ja słyszę wszystko na mojej drodze. Uwaga, kamień! Jej, jak ty to robisz? Nietoperze posługują się echolokacją. Emitują dźwięk. On odbija się od obiektów, tworząc echo. Dzięki temu wiem, gdzie jest przeszkoda i jak daleko od niej jestem. Naprawdę, Dibo? Też stosujesz echolokację, bo jesteś psem robotem? No to ją wypróbujmy. Aha! No to lećmy! Wow! Ho, ho, ho! Wow! Ho, ho, ho! Hej! Ho! Jak miło się z wami latało! Dzięki! A ja mam odpowiedź na moje pytanie. Jak nietoperze latają w ciemności? Echolokacja! Nietoperze wydają wysokie dźwięki, które odbijają się od obiektów jak echo. Dzięki temu mogą omijać przeszkody w ciemności. Prześlij odpowiedź, Dibo! O, patrzcie, już pora spać! Blippi i Dibo, miło się z wami latało! Śpisz głową w dół? Ho, ho, ho! Nietoperze są niesamowite! Pa, pa, gacku, wacku! Widzę księżyc, gwiazdy. Czy to jest planeta? Czyli jednak tak! O! Tam w kosmosie jest mnóstwo planet, no i jest i Słońce. To jest Układ Słoneczny. Ciekawe. Jakie planety są w Układzie Słonecznym? Doskonały pomysł, Taps. Polećmy w kosmos, by to sprawdzić. Potrzebny mi silnik rakietowy. Silnik rakietowy gotowy. Aktywuj stację Blippiego. A teraz powiększmy się do wielkości planety. Rośniemy. Widzisz, Taps? Jesteśmy w kosmosie. O, to meteor. Cześć, to ja, Blippi. Witajcie w kosmosie. Jestem Meteor Marynia. Przyleciałem tu, by poznać wszystkie planety Układu Słonecznego. Fantastycznie, jest ich tu aż 8. Możecie im przedstawię, co? Najbliżej płonącego Słońca są dwie najmniejsze planety, Merkury i Wenus. Ohoho, naprawdę gorąco. Lećmy dalej. Trzecia planeta od Słońca to wasz dom, Ziemia. Cześć, mamo. A to jest Mars, czerwona planeta. Jest czerwony, bo pokrywa go rdzawy piasek. Ale dużo piasku. Lećmy! Następny jest wielki Jupiter. Większy niż wszystkie planety razem. Ale wcale się go nie boję. Lećmy dalej! Jesteśmy już bardzo daleko od Słońca. Poznajcie Saturna i jego pierścienie. Jej, są przepiękne. Podlećmy bliżej. Oczywiście! O! O! Ho, 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 he, he, he. Zaczekaj! Jeszcze nie skończyliśmy! Po lewej widzisz Urana. Jest oddalony od Słońca o miliardy kilometrów. A teraz poznaj najdalszą, wietrzną i najzimniejszą planetę Neptuna! O? Blippi? Rany! Poznałem odpowiedź na moje pytanie. Jakie planety są w Układzie Słonecznym? Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Prześlij odpowiedź, Taps. Dziękujemy za wycieczkę, Maryniu. Było ciekawie. Trzymaj się, Blippi. Zaraz będzie padać deszcz meteorytów. Pa, Maryniu, meteorze. Ojej! Spójrz na te kaczki pływające w stawie. Masz rację, Dibo. Musi być jakiś powód, dla którego kaczki nie toną.
Ciekawe, dlaczego kaczki nie toną. Świetny pomysł! Spytajmy jedną z nich. Potrzebne mi będą kacze nogi i skrzydła. Kacze nogi i skrzydła gotowe. Aktywuj stację Blipiego! Kurczymy się! Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Hej, kaczuszko, kaczuszko! Hej, mała kaczuszko! Duża kaczuszka! Trzymaj się, Dibo! Hej, to ja, Blipi, a to jest Dibo. O, witajcie, Blipi i Dibo. Jestem Dariusz. Witamy w naszym stawie. Chcecie popływać? Cóż, jesteśmy tu, bo chcemy się dowiedzieć, jak unosisz się na wodzie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. O, my, kaczki, dużo machamy nogami. Chcesz zobaczyć? Świetny pomysł! Zobaczmy to! Nie możemy się zbytnio zbliżyć. Masz rację, przecież mamy lornetkę. O! Już coś wiesz? Jej, masz błoniaste stopy. Dibo miał rację. Przestałeś wiosłować, a nadal pływasz. To pewnie nie nogi unoszą mnie na wodzie. O, mam pewien pomysł. Pływanie musi mieć coś wspólnego z naszymi piórami. Tatku, pokaż Blipiemu swoje pióra. Juhu! Ależ tu dużo piór! I są pokryte czymś tłustym. Wytwarzamy olej, który sprawia, że nasze pióra są wodoodporne. Wodoodporne pióra! Jej! Czy to jest bąbelek? Bąbelki? Co one tu robią? To powietrze! Bąbelki powietrza pływają między piórami jak baloniki. O, czyli to bąbelki pomagają nam pływać. Hej, tatku, mamy w piórach bąbelki powietrza. To prawda! I poznałem odpowiedź na moje pytanie. Jak kaczki pływają? Pióra kaczek zatrzymują bąbelki powietrza, które unoszą je na wodzie. I kaczki mogą pływać. Prześlij odpowiedź, Dibo! Dziękuję za wszystko, Dariuszu. Pa, pa! Pływajcie sobie! Pa, Blipi! Sałatka! O, dziękuję, Taps. Nie wiedziałem, że mam sałatę między zębami. Przydałaby mi się szczoteczka do zębów. To ciekawe. Jak szczoteczka czyści nasze zęby? Doskonały pomysł. Zobaczmy szczoteczkę do zębów w akcji. Potrzebne mi skrzydła. Skrzydła gotowe. No to lecimy! Aktywuj stację Blipiego. Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Pora się skurczyć i wlecieć do ust. Zmniejszamy się! Jesteśmy w jamie ustnej. Masz rację, Taps. Przydałoby się tu szorowanie zębów. To może pomogę? Cześć, jestem Krzyś Szczotek, a wy? Hej, to ja, Blipi. A to jest Taps. Chcę się dowiedzieć, jak używać szczoteczki, by umyć zęby. Hej, to dobrze trafiliście. Wskakuj. A ja pokażę ci, jak dokładnie szorować zęby. No dobrze. Hej, Szczotku. Czy masz tam pastę do zębów? Oczywiście. Ona powoduje, że zęby są czyste i lśniące. Dobra, pokażę ci, jak szorować zęby. No to najpierw w przód. Patrz, małe kółka na każdym zębie. Dobrze, przód gotowy. Teraz zajmiemy się tyłem. Obracamy, przekręcamy i znów robimy małe kółeczko. O tak, kręcimy jeszcze w kółeczko, kółeczko, kółeczko. Te zęby to trzonowce. Nazywam je ekipą do żucia, bo to one wykonują większość pracy. Wiem, Taps, szczotkowanie zębów to świetna zabawa. Jej! Znów poznałem odpowiedź na moje pytanie. Jak używać szczoteczki, by umyć zęby?
Robisz to, szczotkując przód, tył i przestrzeń między wszystkimi zębami małymi ruchami okrężnymi. A to wypycha całe jedzenie z pomiędzy zębów i sprawia, że są ładne i czyste. Prześlij odpowiedź, Taps. Dziękuję za pomoc, Blippi i Taps. Pamiętajcie, by szczotkować 2 razy dziennie po 2 minuty, by mieć super czyste zęby. Będziemy! Dziękujemy za pożyteczną lekcję! Pa, pa! Jej! Wyboiste wydmy! Są fantastyczne! O, co za niesamowity zamek z piasku! Nadchodzi fala! O nie! Ten zamek nie mógł się mierzyć z tak dużą falą. Zastanawiam się, czy zbuduję zamek z piasku, którego nie zmyje fala. Tak, masz rację, Taps. Jest tylko jeden sposób, żeby się dowiedzieć. Muszę zbudować własny zamek z piasku. Potrzebne mi będzie ramię koparki i nogi pająka. Ramię koparki, nogi pająka gotowe. Aktywuj stację Blippiego. Auto Blippiego jest gotowe do pracy. Zbudujmy zamek z piasku, którego nie zmyje fala. Teraz musimy się zmniejszyć do rozmiaru naszego zamku. Kurczymy się! Czujesz chłodną morską bryzę, Taps? Jej! Cześć wam! Jestem Krabina Krab! Miło was poznać! O rany! Nie znam własnej siły! Cześć, Krabino! To ja, Blippi, a to jest moje auto. Jest wspaniałe! Co? Wybraliście się na przejażdżkę? Właściwie, Krabino. Jestem tutaj, ponieważ ciekawi mnie, czy zbuduję zamek z piasku, którego nie zmyje fala. Trafiłeś na właściwego kraba! Jestem planistką, kopaczką i buduję! Mogę ci pomóc, Blippi! Świetnie! Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to wykopanie fosy. To wymyślne słowo oznaczające dziurę. Bo wiesz, woda wpada do dziury i nie zmywa tego, co znajduje się za nią. Więc kopmy! Kopać, 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 kopać! Jej, ale dziura! A teraz zbudujmy zamek! Masz rację, Taps, potrzebna będzie łopata. Skończyłam! Gotowe! Już go zbudowałaś? A, nasza fosa jest idealna! Fosa to dziura, którą wykopaliśmy wokół zamku z piasku. Świetna fosa i najlepszy zamek z piasku. Nadchodzi fala! Fosa zadziałała, Krabino. Oznacza to, że mam odpowiedź na moje pytanie. Czy mogę zbudować zamek, którego nie zmyje fala? Oczywiście! Robiąc wokół niego fosę, która złapie wodę. Prześlij odpowiedź, Taps. Dzięki, Krabino! Do zobaczenia później, Blippi! Nie przestawaj kopać! O, kurczaki! Wulkan! To prawda, Dibo! Kiedy wulkan wybucha, wydobywają się z niego dym i gorąca lawa. Ciekawe. Co sprawia, że następuje erupcja? Świetny pomysł! Wejdziemy do wnętrza wulkanu i się dowiemy! Potrzebne mi skrzydła, pajęcze nogi i osłona termiczna. Skrzydła, pajęcze nogi, osłona termiczna, gotowe. Aktywuj stację Blippiego! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę! Przelećmy przez ten boczny otwór wentylacyjny. O, 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 o. O, rzeczywiście bardzo tu gorąco. Cześć wam, jestem Madzia, potwór z magmy. Hej, to ja, Blippi, a to jest Dibo. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego wulkan wybucha. To będzie pyszna przygoda, Blippi i Dibo, skoro o tym mowa. Głęboko w ziemi ciepło planety topi skały w ciecz, znaną również jako magma. Jak ja! Masz rację, Dibo. To jak jedna z naszych ulubionych gier.
podłoga to lawa! Lawa! Oho! Magma staje się lawą, gdy wydostanie się z wulkanu. Czyli to ja jestem podłogą! Ho, ho, ho! Unosimy się! To dlatego, że im więcej skał pod nami się stopi, tym więcej magmy zmiera się tu, w wulkanie! Hej, ciekawe, dokąd to prowadzi? Uważaj, Blippi! Magma! Było blisko! Madziu, teraz prawie zapełniłaś całą jaskinię! Zdaje się, że tak, a wraz ze wzrostem ciśnienia wewnątrz wulkanu podnoszę się, aż przebijam się przez skorupę zastygłej lawy lub skały! Trzymać się! Jej! Dużo lepiej! Madziu, co za odlot! I mam odpowiedź na moje pytanie. Co powoduje wybuch wulkanu? Wulkan wybucha, gdy gorąca magma w jego wnętrzu wytwarza ciśnienie i przebija się przez powierzchnię Ziemi. Prześlij odpowiedź, Dimo. Było miło, Blippi. Dobrze się bawiłeś? Oczywiście. Pa, pa, Madziu. Jej! Ta pajęczyna wygląda wspaniale! Masz rację, Dibo! Sieć pajęcza jest doskonale zaprojektowana. Ciekawe, jak pająki tkają pajęczynę? Tak, poszukajmy pająka i spytajmy go! Potrzebne mi będą skrzydła i nogi pająka. Skrzydła i nogi pająka gotowe. Aktywuj stację Blippiego! Kurczymy się! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę! Bonjour, jestem Sylwek. Jesteście na czas, by zobaczyć moje kolejne artystyczne dzieło. Hej, to ja, Blippi. Będziesz tkać pajęczynę? Oczywiście, to będzie moje największe dzieło. Najbardziej pajęcza pajęczyna ze wszystkich. Chcesz pomóc? Tak! Bardzo chcę się dowiedzieć, jak pająki robią pajęczynę. No to działajmy! Dibo, zaraz wracam. Blippi, będziesz moim asystentem i pomocnikiem. Pajęczyna będzie okrągła z kilkoma trójkątami w środku. Jakiego sznurka używasz, żeby stworzyć swoją pajęczynę? Używam nici pajęczej, którą robię sam, a ona wyskakuje z mojego brzucha. Dla pająka lub robaka te nici są mocne jak stal. Jakież to ciekawe! A teraz zacznijmy tkać moje arcydzieło. Przytrzymasz moją nić, Blippi? Tak! Jej! Faktycznie jest okrągła! A, doskonale! Trzymaj się mocno, Blippi, i przeleć tutaj, by ją zobaczyć! Wspaniała! Zaraz! Czy to mój portret na pajęczynie? Tak, to jesteś ty! Oto moje dzieło! Możesz ją przetestować! Poskacz po niej! Pajęczyna jest klejąca, by łapać w nią owady? Sylwku, twoja pajęczyna jest piękna i praktyczna. I odpowiedziałeś na moje pytanie. Jak pająki tkają pajęczynę? Używają bardzo silnej i lepkiej nici, by stworzyć piękną, okrągłą pajęczynę. Dibo, prześlij odpowiedź. Sylwku, dziękujemy, że pokazałeś nam, jak się robi pajęczynę doskonałą. Pa, pa! Au revoir!